Cześć, dzień dobry, witamy po krótkiej przerwie, ale teraz już koniec przerw i lecimy z tematem na maksa. Trzeba było naładować baterie, bo teraz czeka nas niemały maraton, Jurata, Arłamów, Kijów. Jeszcze Kijów, Liga Mistrzów, potem Rosja i... Będzie się działo w sumie 2 miesiące właściwie, bez przerwy. A więc zaczynamy. Poznaliśmy szeroką kadrę na Mundial, którą Adam Nawalka ogłosił w ostatni piątek. Tak, ale to już pewnie wszyscy wiemy. Wiecie, dzisiaj chcieliśmy sobie porozmawiać bardziej o tym, kto z tej kadry może wypaść. I może zaczniemy sobie od bramkarzy. Czyli porozmawiamy o tej kadrze 23 piłkarzy, którzy pojadą do Rosji i odpadną po zgrupowaniu w Arłamowie. Tak, zacznijmy od bramkarzy. Tutaj mamy czwórkę, Bartosz Białkowski z Ipswich Town, Łukasz Fabiański, niestety Spadkowicz z Premier League, Łukasz Skorupski oraz Wojciech Szczęsny. Naszym zdaniem, moim zdaniem, z tej czwórki wyeliminowałbym Skorupskiego, który grał najmniej po prostu w tym sezonie, jednak ogranie... Ja tak samo, logiczny wybór. A potem Białkowski jest doświadczony jednak, tak? No i ma za sobą świetny sezon. Kolejny sezon był. Fabiański, Szczęsny tutaj bez żadnej dyskusji. Dyskusji. A kto pierwszym bramkarzem? Dalej Wojtek Szczęsny. Mi się wydaje, że... No, że to będzie Rauka miał ból głowy do ostatniej. Nie, wydaje mi się, że jeżeli Szczęsny nie będzie mieć żadnej kontuzji, to na pewno Szczęsny, bo... Szczęsny i 2000... Jest trochę pechowy. Na euro u nas w Polsce zagrał... 20 minut, czy tam 15 minut, potem na Euro we Francji też zagrał chwilę i kontuzja. No więc ma pecha, ale generalnie no myślę, że, no, że będzie jednak walka na tego pecha między tymi zawodnikami. Dobrze, skupmy się teraz na obrońcach. Zacznijmy od młodego pokolenia, czyli Jan Bednarek z Southampton, Bartosz Bereszyński z Sampdoria Genua, Thiago Cionek z PAL, Kamil Glik AS Monaco, Jędrzejczyk, Artur, Legia Warszawa, Marcin Kamiński, VfB Stuttgart, Tomasz Kędziora, Dynamo Kijów, Michał Pazdan, Legia Warszawa, no i weteran Łukasz Piszczek, Borussia Dortmund. Ustalamy, że bierzemy 8 obrońców na Mundial. I kto w tej 8 się powinien znaleźć? Na pewno Piszczek, na pewno Pazdan, na pewno Glik, na pewno Cionek. Mamy dopiero 4. I tutaj się zaczynają schody. Na pewno Bereszyński. Tak, który 5. No i tu jeszcze bym dorzucił z pomocników Maćka Rybusa, którego myślę trzeba rozpatrywać bardziej w kontekście obrońców. 6. Tego ja bym dał Bednarka i Jędrzejczyka, albo zamiast Jędrzejczyka Kędziorę. Kamiński raczej na pewno wpadnie, moim zdaniem. Po zmianie trenera w VfB nie grał, albo tylko końcówki. A Bednarek moim zdaniem powinien pojechać, bo wszedł dobrze do Premier League. Jak się tak wchodzi do przytupem do Premier League i gra się kilka meczów z rzędu, praktycznie nie popełniających. Mi się wydaje, że go zbuduję, bo już dla takiego młodego piłkarza wyjazd na Mundial będzie czymś takim. Tak, no i jego pewność siebie na pewno wystrzeliła po prostu i jest teraz na topie. Czyli mamy naszą 8. Dobra. Przechodzimy do pomocników. Kuba Błaszczykowski, Paweł Dawidowicz, Przemysław Frankowski, Jacek Góralski, Kamil Grosicki, Grzegorz Krychowiak, Rafał Kurzawa, Karol Linetti, Krzysztof Mączyński, Sławomir Peszko, Maciej Rybus, który już był w naszych obrońcach, Sebastian Szymański, Piotrek Zieliński, no i Szymon Żurkowski. Tutaj też wśród pomocników... Najszerzej w pomocnikach jest. Że też będzie 8, ale może w związku z tym, żeby się tak nie ograniczać, to może... Nie typujmy tak, jakbyśmy ich wzięli bezpośrednio na Mundial, tylko jednak może okrójmy do tego Arłamowa, czyli powiedzmy zróbmy sobie, że 10 wybierzemy. 8 pewniaków i tych 2, którzy mogą. Które mogą gdzieś tam ewentualnie. No to zaczynamy. Kuba Błaszczykowski. No to pewniak. Paweł Dawidowicz na pewno odpadnie. No to dla mnie nawet zaskoczenie. Kamil Grosicki, pewniak. Grzegorz Krychowiak, pewniak. Rafał Kurzawa, pewniak. Karol Linetti, pewniak. No i mamy Piotrka Zielińskiego, 7. I tu się zaczyna już jeszcze potem... Sławomir Peszko, protegowany, Roberta Lewandowskiego. No chyba już mi się wydaje, że jeżeli Sławek Peszko po tym sezonie, po takim sezonie pojedzie na Mistrzostwa Świata, po tych wszystkich
jego no, niezbyt dobrych meczach, plus odbieraniu telefonu o północy i proszeniu o nieprzerywanie w polewaniu, to no, nie wiem, no, duże zaskoczenie. Robi atmosferę. No, z tych, ile wymieniliśmy teraz? To wymieniliśmy? Siedem. Siedem, tak? Czy jeszcze trzy siedem, miejsca? Siedmiu takich na co na pewno. Ja myślę, że Jacek Góralski. Walczak. Generalnie. Zwłaszcza na mecz z Senegalem. Mi się wydaje, że tam powinien być. Krzysztof Mączyński też jest pod znakiem zapytania, gdyż od chyba 3 czy 4 tygodni jest kontuzjowany. Na pewno nie wystąpi w ostatnim meczu z Lechem Poznań. Przygotowuje się pilnie do powrotu, ale też nie wiadomo, czy ta przerwa nie wpłynie na to, że Adam Nawałka jednak, mimo tego, że jest jego ulubieńcem, zrezygnuje. No, wydaje mi się, że Nawałka, nawet jeżeli będzie jakiś minimalny cień szans, to na pewno na zgrupowanie go zabierze i będzie robić wszystko, żeby doprowadzić go do stanu użyteczności. Mamy naszą pomoc, przechodzimy do napastników. Na wstępie jeszcze nie wymienimy takiego bogactwa, to chyba i skuteczności wśród napastników to nie mieliśmy chyba nigdy, bo kto by pomyślał, że największy ból głowy od księcia zawodników w Polandzie, akurat w tej formacji. Proszę wymienić. Zacznijmy od Dawida Kownackiego, Robert Lewandowski, Jarek Milik, Łukasz Teodorczyk i Kamil Wilczek. Tak, pojedzie prawdopodobnie tylko czterech. Tak, najmniej bramkostrzelnym z tego jest Kownacki, tylko jakby on moim zdaniem nie do końca jego rolą jest jakby strzelanie bramek, jak paradoksalnie to brzmi. On generalnie jest bardzo fajny do gry kombinacyjnej. Można go też na skrzydle postawić. Generalnie bardzo uniwersalny, więc uważam, że on jak najbardziej pojedzie. Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, to nie musimy dyskutować, na niej pozostaje jedno miejsce i trójka. Wydaje mi się, że... Ale czy Teodorczyk pasuje mentalnie? Dla mnie jednak trochę gdzieś tam jest outsiderem. A moim zdaniem powoływanie Wilczka już nie wiadomo który raz z rzędu, a następnie nie wpuszczanie go nawet na chwilkę, no, mija się z jakimkolwiek celem. 21, czyli w poniedziałek, rozpocznie się zgrupowanie w Juracie, które ma na celu jakby zbudowanie dobrej atmosfery, regeneracji oraz jakby spędzenia czasu z najbliższymi, bo potem piłkarze mają być bardziej odizolowani niż to miało miejsce we Francji. Plusem jest to, że Robert Lewandowski również będzie na tym zgrupowaniu, nie będzie występował w finale Ligi Mistrzów i będzie mógł na spokojnie się oczyścić głowę, przygotować i... No ciekawe, czy tak będzie mógł oczyścić głowę, kiedy to... Sprawy transferowe ciągle gdzieś tam nie są po to wziął takiego menadżera, żeby nie musieć sobie jakby tam tym głowy zaprzątać. I to zgrupowanie potrwa do 26 maja. Potem będzie dzień przerwy i 28 maja rozpocznie się zgrupowanie w Arłamowie, czyli dokładnie tak jak przed 2 laty. Tam już bardziej będzie kładziony nacisk na taktykę, przygotowanie fizyczne. Motoryczne, mentalne. Mental i generalnie to są właśnie te detale. Anticipiren i tak dalej. Piłkarze w Arłamowie będą do 7 czerwca, potem lecą do Poznania na mecz z Chile, który odbędzie się 8 czerwca w piątek, następnie 10 czerwca przemieszczają się do Warszawy i 11 czerwca mają pierwszy trening przed meczem z Litwą na Stadionie Narodowym. 12 czerwca gramy z Litwą, ostatni mecz przed Mundialem, no i 13 czerwca rano wylot do bazy treningowej w Soczi. No i stamtąd już się zaczyna zabawa tak na poważnie. 13. No a potem to już chyba plany wszyscy znają. 19 czerwca mecz z Senegalem. Kluczowy. 24 mecz z Kolumbią i 28 mecz z Japonią. Na dwóch tych meczach będziemy, z Senegalem, Japonią i potem już jak najdłużej. Do finału, dalej, do tak? Finału. Tak. To tyle na razie jak na temat kadry. Co poza tym? Poza tym Robert Lewandowski był widziany w ostatnich dniach na obiedzie ze swoim menadżerem Pinim Zahavi. Pilnie na jakieś tematy dyskutowali. Najprawdopodobniej na temat transferu do Realu, chociaż są już głosy, że negocjacje pomiędzy Zahavim a Perezem zostały zerwane i pracują nad jakimś inną opcją dla Roberta. Wiem, że Robert też już gdzieś tam w kuluarach się mówi, że jest zmęczony życiem w Monachium, w Niemczech, że chce zmienić otoczenie. I mówi się o Paryżu albo Londynie.
To są tak dwa takie mówiłem, kierunki. Chelsea. No myślę, że który z tych dwóch klubów będzie najbliżej pozyskania Roberta w tym okienku transferowym. Poza tym co? Mały, nie mały cyrk w Ekstraklasie. Słynna już awantura o ceremonię wręczenia ewentualnych medali do Legii na stadionie w Poznaniu. Czegoś takiego chyba jeszcze w innej lidze raczej nie było. Bo z jednej strony mówimy, że dążymy w jakimś tam kierunku normalności, tego, żeby gdzieś tam kibice byli inaczej postrzegani, a potem się tak przedstawia ich w takim świetle, nie wiem, jakichś dzikusów bez jakichś, nie wiem, norm społecznych, moralnych, znaczy, że nie wiadomo, co zaczną tam. No to jest takie 50 na 50 sytuacja, bo moim zdaniem, jeżeli by to całe wręczenie trofeum było w Poznaniu i tak dalej, to moglibyśmy się spodziewać, że jakaś tam agresja ze strony kibiców Lecha na 100% będzie. No pamiętajmy, że te 30 parę tysięcy, które jest na tam na 40 na stadionie w Poznaniu, większość osób myślę, że w ogóle opuściłaby w tym tak, czasie stadion, pewnie co zostałaby grupka nie wiem, jakichś powiedzmy osiłków, czy tam ultrasów, czy innych chłopców, jakich tam załotek zwał, i co mieliby zrobić? No myślę, że tutaj nie żyjemy w czasach, w których nie wiem, że wbiegną i wybiegną gdzieś tam dziury. Pojawia się ten obraz kibiców Arki, którzy strzelali z rakiety. No, to co mogą, no, ale na pewno jakby wbiegli, to pewnie są tego konsekwencje, czy zrobili jakiś, nie wiem, kolik coś innego. No tak, no na pewno sytuacja patologiczna, chora. No i szkoda, że tak się dziwne. Szkoda, że tak się dzieje i szkoda, że PZPN nie może też na to wpływu żadnego, bo wiem, jakie jest stanowisko prezesa Zbigniewa Bońka. Ale no, nic to nie zmienia. Na szczycie to, na dnie meczu wszystko Piast Termalika. Termalika ciągle ma szansę się utrzymać. Piast musi wygrać. Zwycięzca tego meczu zostaje na przyszły sezon. No a warto też powiedzieć o Jagiellonii, która również może zostać mistrzem Polski. Zagra z Wisłą Płock u siebie. No dla mnie generalnie Wisła jest w wysokiej formie. Też walczy o puchary, które tak naprawdę nikt nawet nie mógł marzyć o tym, że będą grali o takie cele w tym sezonie, więc myślę, że będą mega zmotywowani, a mają fajnie ułożoną drużynę. Więc Jagiellonia będzie miała ciężkie zadanie. Jak udaje się wygrać, to wydaje mi się, że ten balonik w Poznaniu może być tam przepompowany i Lech generalnie może się spalić. No ale wszystko jest możliwe. Jagiellonia wygrywa i Legia przegrywa, to wtedy Jagiellonia jest mistrzem Polski. A Jagiellonia gdzie będzie odbierać puchar? Też w Warszawie może powinien. Na Stadionie Narodowym. To byłoby sprawiedliwe. No dobra, i tyle. No, widzimy się niedługo pewnie w Juracie, albo może jakąś relację Swety na Starówce jeszcze. To na pewno. Coś. Swety na Starówce. W Poznaniu, która w poniedziałek ma się oficjalna, ale myślę, że nieoficjalna będzie ciekawsza i odbędzie się w niedzielę, na której na pewno ja będę. Okej, okay. No i na tym kończymy. Dzięki. Do zobaczenia. Pozdrawiamy.